Cześć, jestem Tomek i w dniu dzisiejszym zademonstruję Wam, jak łatwo i intuicyjnie możemy ustawić parametry oraz zamontować Starlight, wewnętrzną prawelę z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Na początek parę słów na temat Starlight, wewnętrzny prawolec z czujnikiem ruchu i zmierzchu, która zasługuje na zainteresowanie ze względu na swoją funkcjonalność oraz szeroki zakres zastosowania. Oprawa Starlight doskonale sprawdzi się jako oświetlenie części wspólnych budynków użyteczności publicznych, takie jak klatki schodowe, przejścia, ciągi komunikacyjne, garaże, pomieszczenia socjalne czy szatnie. Z powodzeniem możemy ją również zastosować w domach jednorodzinnych do oświetlenia wiatrołapów czy korytarzy. Przystępujemy do montażu oraz do ustawienia parametrów. W tym celu demontujemy klosz, odkręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Naszym oczom ukazuje się czujka ruchu, czujnik zmierzchowy oraz źródła światła. Aby ją zamontować, przewlekamy przewód zasilający przez dławik w obudowie. Tutaj mamy miejsca montażu oprawy do sufitu, do ściany czy do jakiegoś innego materiału, w zależności od tego, gdzie to będziemy montować. Dodatkowo zwróćcie uwagę, wszystkie te miejsca montażowe są uszczelnione za pomocą uszczelki, która pełni właśnie rolę uszczelnienia, ale również stabilizacji montażu tego produktu, dajmy na suficie. Po przewleczeniu przewodu przez dławik podłączamy przewód PE, ze względu na to, że ta oprawa jest w pierwszej klasie izolacji, przewód neutralny oraz przewód fazowy podłączamy do gniazda wejściowego w czujniku. Tak ustawioną oprawę możemy zacząć regulować. Pierwszym parametrem, który ustawiamy, jest próg czułości zmierzchowej, czyli wartość natężenia oświetlenia, od której ta oprawa ma się załączać i dawać nam światło w danym pomieszczeniu. Ustawiamy to za pomocą deep switcha 4 oraz 5. Tutaj mamy regulację do 2000 luksów. Tę wartość ustawiamy poprzez odpowiednie ustawienie przełączników. Kolejnym parametrem, który musimy ustawić, jest czas wyłączania. Czas od ostatnio wykrytego ruchu, przez który ta oprawa świecić się będzie. I tutaj mamy wartość od 10 sekund do 10 minut. Załóżmy, że mamy ustawione 10 sekund. Co nam to daje? W momencie wykrycia ruchu oprawa załączy się na czas, dajmy 10 sekund. Jeżeli w ciągu tych 10 sekund czujnik wykryje jakikolwiek nasz ruch, światło będzie dalej podtrzymywane. Jeżeli nie, po 10 sekundach oprawa się wyłączy. Możemy dodatkowo zmniejszyć lub zwiększyć zasięg wykrywania poprzez ustawienie odpowiedniej wartości przełącznika pierwszego. Jeżeli byśmy chcieli, aby ta oprawa nie wygasła po 10 sekundach, a przygasła, mamy możliwość wyboru 10 lub 20% żarzenia. Przez jaki czas? To ustawiamy na dipie 6 i 7. Od 10 sekund do 10 minut lub przez całą dobę. Czyli będziemy mieli taką sytuację. Jeżeli ustawimy na 10 minut przykładowo światło żarzenia. Wchodzimy do pomieszczenia, oprawa nas wykrywa, załącza oświetlenie na 100%. Świeci się przykładowo to po naszym wyjściu przez 10 sekund, bo tak przykładowo ustaliliśmy czas wyłączenia. I potem przez kolejne 10 minut oprawa będzie się żarzyła mocą 10%. Po 10 minutach, jeżeli nikt nie wejdzie z powrotem do tego pomieszczenia, oprawa się wyłączy. Dodatkowo z punktu widzenia instalatora, bardzo ważna kwestia. Miejsce przewleczenia przewodu oraz ilość miejsca do podłączenia tego przewodu. Po montażu zakręcamy klosz zgodnie ze wskazówkami zegara i oprawa jest zamontowana oraz ustawiona. Jeżeli macie pytania, zapraszam na naszą stronę internetową www.langelight.pl oraz na naszego fanpage'a. Do zobaczenia!